przyjmuję ten piękny bochen chleba jako owoc pracy wszystkich rolników powiatu tomaszowskiego. Jest to symbol uświęconej tradycji naszych ojców. Serdecznie dziękuję wszystkim rolnikom za ich trud i pracę. Jesteśmy po oficjalnej części uroczystości, czyli po obrzędzie dożynkowych. Wieńce od rolników bardzo piękne zostały wręczone. Ja tutaj ze swej strony przede wszystkim chciałbym podziękować rolnikom naszego powiatu, że w ramach swoich umiejętności, po trudzie pracy, umieją pracować, ale umieją też się bawić, umieją dziękczynienie czynić, bo dzisiaj właśnie dożynki powiatowe to taki dzień dziękczynienia. Dobrze, że ta nasza polska tradycja nie zanika, a wręcz odradza się. Ja jestem zbudowany przede wszystkim młodymi ludźmi w zespołach ludowych, młodymi ludźmi w kołach gospodyń wiejskich i młodymi ludźmi w ochotniczych strażach pożarnych. Wieś polska odradza tradycję, odradza to, co było zawsze uświęcone tradycją naszych ojców. A naszą rolą jest tutaj z panem wójtem, ale w ogóle władz, czy to samorządowych, czy krajowych, kultywowanie tego, umożliwianie tego i pokazywanie tego na zewnątrz. I myślę, że w jakimś wymiarze nam się to udaje jak do tej pory. Jestem mocno zbudowany, bo w dożynkach przez te ostatnie 4 lata uczestniczę każdego roku co najmniej w 2 albo w 3 gminach. I to nie tylko tak, że dożynki powiatowe czy prezydenckie są te najważniejsze i one dają pełen splendor, ale trzeba też docenić, zauważyć te małe, gminne miejscowości, gdzie te panie, gospodynie w trudzie pracy, po trudzie pracy potrafią mimo wszystko z mozołem, z pietyzmem uformować te wieńce, żeby potem dziękować, żeby świętować, żeby się cieszyć, żeby się bawić. Naprawdę w tym takim etnograficznym przekazie to jest tak zapisane dosłownie, że my świętujemy tą uświęconą tradycję naszych ojców i ten chleb, no bez chleba to w ogóle całe dożynki, nawet cały splendor z wieńcami dożynkowymi nie miałyby tego charakteru. Chleb jest tym chlebem powszednim, który tą nicią przewodnią jest i dobrze, że on jest. Dożynki to jest również czas zabawy, czas radości, czas integracji i myślę, że tutaj u nas dzisiaj w Ujeździe bardzo dobrze to widać. Wystarczy tylko spojrzeć na te stoły zastawione obficie darami ziemi i nie tylko. Jeżeli chodzi o taką część artystyczną dzisiejszych dożynek, to oczywiście przewidzieliśmy występy naszych dzieci i młodzieży, występy tego, co w dożynkach najważniejsze, czyli osób zespołu związanych z kulturą ludową. Będą skrzynkowianki, będą łucy babki, a wieczorem przed nami, przed Państwem przesympatyczna, ładna, pięknie śpiewająca Kleo.